Podcast napędza biuro tłumaczeń Diuna. Przetłumaczę. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach, językach i komunikacji. Cześć tu, Kacper Wawrzak I kolejny odcinek podcastu Przetłumacze. Głos mojego dzisiejszego gościa rozpoznacie natychmiast. Jarosław Juszkiewicz to lektor, dziennikarz radiowy i popularyzator nauki, znany najszerzej jako polski głos Google Maps. Rozmawiamy o warsztacie językowym lektora, o tym, czy AI może zastąpić żywego człowieka w tym zawodzie, o tworzeniu materiałów popularno-naukowych i edukacji w ogóle. Posłuchajcie! Dzień dobry, nazywam się Josławszkiewicz, jestem dziennikarzem radiowym i lektorem. To są moje dwie główne profesje, bo jestem jeszcze rzecznikiem prasowym, wykonuję całą masę różnych innych funkcji, ale na pierwszym miejscu jednak zawsze stawiam radio. Panie Jarku, bardzo dziękuję za, za czas, za obecność. I na początek spytam inaczej niż zazwyczaj, jak to się stało, że pan pani zajmuje się tym czy owym? Ja się spytam, skąd panie Jarku biorą się lektorzy? Ja myślę. Że lektorzy się hodują bardzo powoli mm -hmm. i od mm -hmm. pacholenstwa. To dobre pytanie, bo nikt mi go nigdy nie zadał. A ja myślę sobie, że chciałem być takim panem z radia, i chciałem być takim panem, który mówi do mikrofonu jeszcze jak pacholęciem byłem. Dlatego, że ja wychowywałem się w mieszkaniu, mój tata pracował wieczorami w kuchni i słuchał do tej pracy albo programu pierwszego polskiego radia. A potem słuchał głosu Ameryki z Waszyngtonu. Taka dziwna mieszanka. I w ten sposób radio pojawiło się w moim życiu, ale jednocześnie dorastałem w czasach, gdy były tylko dwa kanały w telewizji i wszystkie filmy były czytane z najlepszymi polskimi głosami. No i wtedy jeszcze istniała wspaniała polska szkoła dubbingu. Także chyba wtedy gdzieś to zakiełkowało. Ale bez dwóch zdań. Ten taki pierwszy pączek powstał dzięki Markowi Niedźwieckiemu, z którym teraz mam zaszczyt pracować w Radiu 357, bo to lista przebojów programu trzeciego sprawiła, że zapragnąłem być radiowcem. O radio chciałem spytać tak czy siak. No i jak to jest z tym radiem obecnie? Bo podcastów słuchamy już od dobrych paru lat. Przesiedliśmy się na nie jako, jako społeczeństwo, czy też radio nadal ma swoją stałą publiczność? Rozwija się, zawija się. Jak to jest? Myślę, że podcasty to jest tak naprawdę ostatnie półtora roku, może dwa lata, taki wzrost popularności. Najpierw był wzrost, właściwie eksplozja popularności audiobooków, a teraz do tego doszły jeszcze podcasty. Ja się bardzo cieszę, bo gdzieś na początku tego tysiąclecia, w okolicach 2005-2006 roku, wydawałoby się, że to takie radio, w którym no, i jest DJ, który wesołym głosem zapowiada piosenki, i właściwie muzyka jest najważniejsza. Wtedy też pojawiły się stacje agorow agorowskie nieco wcześniej, które opierały swoje playlisty na badania fokusowe. Czyli słuchacz zawsze wie, co chce usłyszeć. A mm. najbardziej lubimy te piosenki, które znamy, oczywiście. Wydawało mi się, że te ambitniejsze formy, dłuższe formy radiowe, e, chyba umrą śmiercią naturalną. I tak to wyglądało, bo trochę słuchowisko umierało. Wydawało się w radiu, że reportaż to tylko taka sztuka szlachetna dla wtajemniczonych. I było mi smutno z tego powodu i pamiętam, jeden z moich kolegów, u którego zresztą stawiałem pierwsze kroki w studiu jako lektor, wydał Kot Leonarda, jako audiobook. I było to, uwaga, w czasach, kiedy jeszcze nie był bardzo upowszechniony format MP3 i wydał to na płytach. Mhm. Tych płyt było kilka, z tego co pamiętam. I był takim kurczę prekursorem, takim pionierem, który zapłacił cenę za to, że troszkę przewidział rynek za wcześnie. A teraz teraz to jest niesamowite, bo to, czego nauczyłem się przez 30 lat w radiu, robiąc audycję, mogę wykorzystać robiąc podcasty. I to jest, to jest wspaniałe, że ludzie znowu słuchają dłuższych form. Bo kiedyś to, to, to było nieprzyjemne. Nawet pracując w radiu publicznym to odczuwałem, że ten slot na audycję, Właśnie taką dokumentalną, słowną z elementami słuchowiska, w czym ja się specjalizuję, to było 15 minut. A podcast może mieć spokojnie 45 minut, nawet godzinę, i to, to jest super, to mi się podoba. W radiu i w podcaście, także w pracy dziennikarza, język jest bardzo ważny, stoi, stoi na czele, jest jedną z głównych umiejętności, władanie tym właśnie orężem. I jak się język kształcił u pana. Ja miałem szczęście, bo trafiłem w polskim radiu Katowice jeszcze na taką starą szkołę spikerów. To było ostatnie pokolenie ludzi, którzy przychodzili do radia pod krawatem, pod muszką, którzy pełnili dyżury spikerskie i bardzo dbali o to, żeby język polski był używany w odpowiedni sposób. Do dziś się łapię na tym że dzwonię czasem do jednego z moich mistrzów, pana Tadeusza Chmiela, żeby zapytać go e, no właśnie o jakąś taką poradę językową. Zresztą w Polskim Radiu, nie wiem czy teraz istnieje w Warszawie, kiedyś istniała poradnia językowa i po prostu, jeżeli się miał jakiś problem językowy na antenie, to się dzwoniło i się otrzymywało natychmiast odpowiedź. Mm. Więc y, to było dobre i druga rzecz, która bardzo nas stresowała, ale teraz widzę, że bardzo by się przydała w radiu po tych wszystkich zmianach, które y, nastąpiły, zresztą ja to postulowałem jeszcze tuż po, po wyborach, po 15 października, że mm, należałoby przywrócić karty mikrofonowe. Czyli osoba, która występuje na żywo, w publicznych mediach, czy w publicznym radiu, powinna zdać taki rodzaj testu, który testu kompetencji występowania przed mikrofonem. Mhm. I ja taki test musiałem zdać. Przyjeżdżała komisja z Warszawy, bardzo sroga, nie uśmiechająca się, i przed mikrofonem się człowiek pocił i starał się mówić poprawnie, ładnie, starał się wymówić odpowiednio nazwiska, nawet jeżeli nie znał języka, i tak dalej, i tak dalej. Tego dzisiaj nie ma i trochę mi szkoda. Pamiętam taką sytuację z moim studentem na Uniwersytecie Śląskim, chyba dwa lata temu, kiedy przeczytał, zrobiłem taki mini test mikrofonowy i przeczytał, że w czasie koncertu będą prezentowane utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta. Mówię, ale proszę pana. Wielki kompozytor austriacki, nazywał się Mozart. Proszę pana, jesteśmy w Polsce, ja wie Mozart. No więc myślę, że gdybym takim tekstem rzucił w roku 1991, kiedy zdawałem ten test, no to bym wyleciał na zbity pysk i mógłbym przystąpić za pół roku. Oj tak, ciekawe jakie jeszcze inne błędy mogłyby się przydarzyć. Ciekaw jestem, czy było miejsce na tym egzaminie i też... Jak to bywa w pracy lektora? Czy jest tu miejsce na emocje? Czy jest miejsce na hmm, przesadną intonację? Myślę, że... Ja wiem do czego pan pije. Lektor bez emocji to straszny lektor, bo to tylko tak brzmi w teorii, że lektor powinien być przezroczysty, nie powinien zwracać na siebie uwagi. No, no tak, rzeczywiście taki powinien być efekt, ale to nie znaczy, że tekst w filmie, czy tekst w szkoleniu jakimś internetowym, których robię dużo, należy czytać bez emocji. Jeżeli ktoś chce posłuchać, jak brzmili lektorzy bez emocji, to, to myślę, że w YouTube można znaleźć sporo filmów jeszcze z VHS-ów, kiedy było wielu takich domorosłych lektorów, którzy cięgiem tłumaczyli największe amerykańskie tytuły w domu pewnie gdzieś i czytali. Ale jest miejsce na emocje, tylko ja zawsze mówię, że lektor powinien brzmieć naturalnie. I pan zapewne pije do tego, że teraz wszyscy krzyczą. Tak się składa, że za tydzień od momentu jak nagrywamy tę rozmowę, będę miał szkolenie dla mówców w pile. I mhm. będę na ten temat mówił, że w świecie, w którym wszyscy krzyczą, głos brzmiący spokojnie jest bardziej słyszalny. Co nie znaczy, że nie zdarza mi się, ale wtedy musi mnie zmusić klient przy czytaniu reklamy, żebym wszedł w taki komercyjny ton. Mhm. Ja nie lubię tego trendu, ja wiem, skąd on się wziął, bo kiedyś w Ameryce jechałem samochodem, był to pewnie drugi dzień po przylocie i włączyłem radio i pytam mojego brata, z którym jechałem, mówię, co to jest za reklama taka długo, On mówi, to jest prognoza pogody. Facet w ten sposób czytał prognozę pogody, jakby czytał reklamę proszku do prania. Więc pewnie przyszło to z Ameryki, ale to nie znaczy, że, że tak musi być. Mnie się wydaje, że emocje można za pomocą dźwięków przekazać 100 razy skuteczniej i 100 razy bardziej elegancko. Cofnijmy się jeszcze na chwilę do tego Mozarta. Wydaje mi się, że ktoś z intuicją językową, automatycznie przeczytałby to nazwisko prawidłowo nawet. Nie wiedząc, kim był kompozytor. No i teraz, czy lektor powinien kształcić się językowo? Zna pan jakieś języki? Tak, wydaje mi się, że całkiem dobrze mówię po angielsku. Umiem przeczytać Mozarta, ale mhm. to nie dlatego, że, że, że znam też trochę niemiecki i mówię po niemiecku, tylko dlatego, że chodziłem do szkoły i wiem, kim, kim był ten kompozytor. I, i wiem również, że wielkiego konstruktora niemieckiego przeczytam jako Otto Lilienthala, a nie Otto Lilientachla. Więc mhm. y, może dlatego również, że słuchałem Limala. Ale no tak. prawda jest taka, że mm, to nie o to chodzi, żeby znać jakiś język. W byciu lektorem, czy speakerem, czy prezenterem, ale warto znać te zasady. Z francuskim idzie mi gorzej, ponieważ nie znam dobrze tego języka, no ale podstawowe zasady znam. Wydaje mi się, że większość przeczytam na czuja, chyba dobrze. Z hiszpańskim może będzie gorzej. To się przydaje, bo kiedyś czytałem film dla telewizji Silesia. To był serial z Bollywood i on był w hindi. Ale okazało, byłem przerażony na początku, no bo to do niczego, co, co znamy, nie jest do końca podobne, ale y, okazało się, że y, Hindusi mają, czy mieszkańcy Indii, y, czy mieszkańcy subkontynentu indyjskiego, mają w swoim języku taki zwyczaj wrzucania makaronizmów angielskich. I tutaj hmm. wiedziałem, gdzie się czasowo mniej więcej podczepić. Ale zdarzy, zdarzyło mi się również czytać film japoński. I tutaj było dla mnie sporym zaskoczeniem to, kiedy się okazało, jaki japoński jest skompresowany, jaki to jest wydajny język, w mm. odróżnieniu od języka polskiego. I zdarzało mi się przeczytać scenę, która jeszcze potem trwała. Więc ta znajomość języków na pewno się przydaje, ale powiem szczerze, jeżeli mam pracę i mogę się przygotować do jakiegoś projektu, to wolę sobie sprawdzić zawsze, jak coś się czyta. Z reguły klienci dostarczają coś, co się nazywa pronunciation guide, czyli wiemy, jak dane nazwy przeczytać. Chyba, jeśli chodzi o obce języki, jednym z najtrudniejszych projektów dla mnie to było przeczytanie mm, takiego nagrania, które jest prezentowane w czasie rejsu statku wycieczkowego w Norwegii. I tam te nazwy fiordów naprawdę potrafiły zabić. To znaczy, to nagranie do mnie wracało wiele razy, i raz mi się zdarzyło, i w ten sposób zresztą zrezygnowałem ze współpracy z jednym ze studiów we Francji, ponieważ była jakaś nazwa własna, której już nawet nie, nie, nie pamiętam, i ona była typowo francuska. I ja ją powtarzałem z 10 razy, ale ona oczywiście się potem powtarzała, i klient powiedział: O, ten ósmy raz jest najlepszy. I człowieku nie masz szans, żebym to powtórzył, ale ci się udało, ale przypadkiem. On nie był w stanie zrozumieć tego, że ja w jego języku nie potrafię czegoś wymówić z idealnym akcentem i kończąc naszą współpracę wrzuciłem tylko plik dźwiękowy, mówię, Hene, bardzo cię proszę, tak już na marginesie, już zakończyliśmy współpracę, już nie będziemy razem nagrywać, ale mam, mam prośbę, jest taka nazwa wody, żywiec zdrój, bardzo cię proszę, przeczytaj to tak, jak to w tej chwili przeczytałem i się poddał. Aż chciałoby się przekląć, czy wulgaryzmy są dozwolone w, w pana zawodzie. Piję tutaj do serii ładnym głosem o brzydkich słowach. Wtedy można, wtedy można, aczkolwiek też mi się dostawało od niektórych widzów: Panie Jarku, jak można, język polski i tak dalej. Hmm. Moim, moim zdaniem, to jest jedyna sytuacja, kiedy można używać brzydkich słów przed mikrofonem i ja hołduję w zasadzie. Nie przeklinania przed mikrofonem, nawet jeśli wiem, że on jest zamknięty, że, że to nigdzie nie idzie. Ale to jest taki, taki nawyk radiowy, bo jest stara zasada mówiąca, że tak naprawdę nigdy wiem, nie wiemy, kiedy mikrofon się może włączyć. I zawsze ciosam kołki na głowie, tego nigdy nie mówiłem publicznie, ale teraz to zrobię. Może jak usłyszy, to się opamięta. Mój współprowadzący w audycję, audycję Rzecz Technologiczna w Radiu 357, czyli Robert Zembrzycki. Ma taki zwyczaj, że poza anteną się nie hamuje. Również się nie hamuje w czasie naszego streama, co akurat jest dozwolone, bo stream czwartkowy, czyli zbójcerze technologii ma, ma swoją pewną, umówmy się, poetykę. Chociaż nie wiem, czy używanie słowa poetyka w kontekście używania brzydkich słów jest dobre. I ja mówię, Robert, nie rób tego, ponieważ kiedyś ci się wymknie. I proszę bardzo, nie dalej jak dwa tygodnie temu w audycji mówię: Robert, jak się pisze Twoje nazwisko? Zembrzycki czy Zembrzydzki? On mówi: No tak jak Cycki. Jest to na granicy. Może przejść, aczkolwiek realizatorka Julia Nowaczyńska powiedziała mi na ucho z Warszawy, chociaż mnie nie widziała, bo my w Katowicach ona w Warszawie. Jarek, słyszałam Twoją minę. I ja tej złotej zasadzie hołduję i staram się nie przeklinać przed mikrofonem. Uważam, że język polski, chociaż mniej jest tak skompresowany jak japoński, to jednak potrafi wyrażać pewne uczucia i trzeba uważać z używaniem brzydkich słów jak przecinków, chociaż pamiętam w Radiu Katowice taką sytuację, przyszła jakaś gościni do nas, a było to w czasach kiedy mówiła, mówiło się, że yy, yy, przyszedł gość. Yy, I akurat ta pani, to była jakaś polityczka, nie pamiętam skąd ona była, ale akurat miała takiego pecha, że szła korytarzem i ktoś montował materiał jeszcze na taśmie. Z lewej strony były drzwi otwarte i leciało po prostu jedno za drugim przekleństwo. I w tym momencie ktoś się pokłócił z kimś w redakcji, trzasnął drzwiami, wyszedł mówiąc słowo na K i na M. Więc <sum> ona mówi, no pięknie, polskie radio. Ale, <sum> ale generalnie staramy się, tego, staramy się tego unikać. Ja nie jestem zwolennikiem, ale właściwie trochę nie pan zainspirował. Może warto wrócić do... Y Ładnym głosem o brzydkich słowach. Z tym, że powoli mi się słowa kończą, profesor Bralczyk, z którym miałem zresztą zajęcie na Uniwersytecie Warszawskim, powiedział kiedyś, że tak naprawdę jest tylko kilka brzydkich polskich słów, takich prawdziwie polskich, a reszta to już są tylko pochodne. No i tak mamy ten repertuar dość rozbudowany. Myślę, że znajdą się słuchacze, którzy przywitają z radością powrót tej serii. Ale jeszcze zostanę chwilę przy wulgaryzmach. Teraz mnie olśniło, że te dwa tematy można ze sobą połączyć, mianowicie mhm. wulgaryzmy i Google Maps. Mhm. Czy zastanawiał się pan kiedyś nad tym, ile obelg zostało tak jakby zdalnie do pana wysłanych, kiedy wskazania co do kierunku jazdy okazały się nieskuteczne? Wie pan, co ja to porównam, porównam, może do takiej sytuacji, kiedy idziemy ścieżką w górach i toczy się wielki głaz i mi go, my go nie widzimy, i on prawie nas uderzył, ale poczuliśmy ten powiew, kiedy spadał. Ja ten powiew tylko czuję i to wystarczy. Ale to się często przeradza w różne śmieszne sytuacje, bo 8 marca z reguły w Dniu Kobiet staram się złożyć życzenia. Użytkowniczkom takiego mojego ulubionego profilu na Facebooku, czyli Chujowa Pani Domu po godzinach. I zwykle składam im życzenia, i wtedy się odzywają panie, które mówią, przepraszam, kobiety, które mówią, że: No, tak, gdybyś ty wiedział, ile ja na ciebie nakrzyczałam. Tak, zdaję sobie z tego sprawę. Aczkolwiek pewnie nie jestem w stanie ogarnąć tego w skali. Wie pan, ja się łapię na tym, że. Na przykład przejeżdżam i widzę czyjąś twarz na billboardzie. Na przykład tak było w czasie kampanii wyborczej, i mówię: Boże, ten facet wisi na tym billboardzie, i wszyscy widzą jego gęby. A nie przychodzi mi do głowy, że w tym czasie pod tym billboardem na skrzyżowaniu stoi parę samochodów, z których jeden na pewno ma włączoną nawigację Google Maps, i ja coś do niego mówię. Ale nie ma się tej świadomości. Czyli obecnie nadal można pana w aplikacji usłyszeć, bo ja już się zgubiłem. Przez jakiś czas rzeczywiście został pan zastąpiony przez sztuczną inteligencję. Tak, w, już też nie pamiętam, który to był rok, chyba 2020. E, kończyła się pierwsza pandemia. Tak, to musiał być rok 2020, maj. E, znajoma napisała do mnie, że mm, no, już ciebie nie ma w Google Maps. I przyjąłem to zupełnie spokojnie, proszę mi wierzyć. E, to jest jedna z moich działalności, która pewnie daje mi jakże cenną w dzisiejszych czasach rozpoznawalność, ale nie przyjąłem tego. Znaczy, zrobiło mi się smutno, może tak, ale to, to nie był koniec świata. Pocieszałem się trochę tym, że też w Janosiku straszę i ostrzegam hmm. kierowców przed fotoradarami. I też gdzieś tam jestem w nawigacji, więc <laughs> przyjąłem to na klatę, uznałem, że no trudno, pewien etap się skończył. Nagrałem filmik pożegnalny, a następnego dnia ten filmik miał półtora miliona odsłon na kanale, który w ogóle nie był do tego przystosowany, to znaczy nie był zmonetyzowany, nie było tagów, nie było kategorii, nic. To był kanał, który służył nam rodzinnie do tego, żeby sobie filmy y wysyłać. A kilka dni później okazało się, że Google jednak zdecydowało, że mnie przywraca z taką adnotacją, że przy, przy następnej zmianie, no to będziemy oczywiście próbowali robić to we współpracy, że się nie spodziewali, i tak dalej, i tak dalej. I też to przyjąłem z pełnym spokojem, bo to ja wiem, że to nie jest praca na całe życie. I ja też mam dużo innych ciekawych projektów. Pewną rozpoznawalność już otrzymałem. Od niebios i, i, i chwała im za to. Pewnie mnie w pewnym momencie zastąpi sztuczna inteligencja, już nie, nie głos asystenta Google. Ostatnio dostaję od znajomych próbki ich głosów. E, zrobione są właściwie nie do odróżnienia, więc pewnie, pewnie jest to kwestia czasu. Śledzi pan trendy to naturalne, bo zajmuje się pan również tworzeniem materiałów popularno-naukowych. Mhm. To zatrzymajmy się chwilę przy AI. Jak to jest z tym generowaniem głosu, z tym udawaniem człowieka, już tak jakby przypinając się do, do pana zawodu mikrofonowego? No to jest ciekawy trend, który już w tej chwili wielu lektorom zabrał chleb powszedni. I mówię specjalnie chleb powszedni, bo. Dla wielu lektorów takie codzienne reklamy pod tytułem W Lidlu chleb za 3,99, promocja i tak dalej, to właśnie była ta bieżączka, którą oni robili każdego dnia w ilości kilkunastu sztuk. No i to w wielu przypadkach zniknęło, dlatego że może mnie uchomylić, ale wydaje mi się, że głos z biedronki i z Lidla jest już zautomatyzowany, przynajmniej jeżeli chodzi o promocję w sklepie. Mam pewne podejrzenia co do reklam, reklam radiowych, graniczące z pewnością, ale nie chcę tutaj mówić, bo, bo, bo nie mam 100% tej pewności. I myślę, że w pewnym momencie to się, to się pojawi. Mniej więcej jakieś 11, może 12 miesięcy temu Krzysztof Tubilewicz z Radia 357 przysłał mi książkę z audioteki. Audioteka wycofała zresztą tę książkę. To jest pamiętnik więźnia z Oświęcimia. I to jest też rzecz przeczytana przez AI, fatalnie zresztą, mhm. ale pamiętajmy, gdzie wtedy, gdzie wtedy było AI, a gdzie jest dziś. Więc ja myślę, że w dłuższej perspektywie to może wyprzeć pracę lektorów, ale czy wyprze ludzi, nie jestem do końca pewien, bo jeden z moich kolegów lektorów na przykład pozwolił swój głos skwantyfikować i jest już dostępny również w wersji cyfrowej. Oczywiście otrzymuje od tego tantiemy. Nie takie, jakby sam przeczytał, ale jednak, ale jednak otrzymuje. więc wydaje mi się, że te technologie trzeba będzie ucywilizować w taki mm -hmm. albo w inny sposób. Ja wykonuję zawód lektora po to, żeby żyć, i to jest mój sposób na życie i to jest jakby część z tego koszyka, w którym ja zarabiam, bo, bo nie mamy tatu nigdzie. Natomiast Również wiem, że będę się musiał ścigać z AI, i dlatego są również inne aktywności. No, AI jest w stanie w tej chwili przeczytać lepiej lub gorzej kilkuminutowy tekst, ale nie więcej, żeby użytkownik się nie kapnął, że ma do czynienia z AI, bo przy dłuższych to wychodzi. Natomiast nie zrobi jeszcze podcastu naukowego. No, jeszcze nie i myślę, że jeszcze długo nie. Ale też nie boi się pan tego wroga, bo widziałem, że przeprowadził pan rozmowę niedawno z botem. Proszę opowiedzieć o tym. A tak, to, był, to była ciekawa, ciekawa historia, bo metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska, ale się pan przygotował, brawo, też nie jest powszechne w dzisiejszych czasach. Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia ma takie swoje laboratorium, do którego zaprasza mieszkańców regionu w którym można spotykać się i, i rozmawiać z ludźmi, którzy zajmują się różnymi dziedzinami. Ja miałem przyjemność być zaproszony do rozmowy, no właśnie z AI, i to było tak, że ja przygotowałem pewne tezy do rozmowy, wysłałem je do producenta, to nie było online, dlatego że jeszcze troszkę trzeba tę sztuczną inteligencję poprawiać. Ale dopiero w czasie spotkania usłyszałem odpowiedzi. One były takie, jakie w tej chwili udziela AI, czyli na dużym poziomie ogólności, właśnie rozmawialiśmy o pracy lektorów. I tutaj się akurat dziwnie zgadzamy, że zostanie wyparta tylko część ludzi z rynku, a inni pozostaną, więc ym, będzie się liczyła, i nie mówię w tej chwili teraz tylko o pracy lektorów, kreatywność na przyszłym rynku pracy. To na pewno. To na pewno, ponieważ część będzie, będzie wyparta. Ale wracając jeszcze do tego spotkania, dla mnie to w ogóle było ciekawe doświadczenie, dlatego że już trzy razy miałem do czynienia z rozmową z AI. Nieco wcześniej, to było dwa lata temu, w Planetarium Śląskim odbyła się Lemoniada, i to było takie spotkanie miłośników literatury Stanisława Lema, ale przy okazji zaprosiliśmy także Sofię, tego słynnego robota, który ma obywatelstwo Dubaju czy Emiratów mhm. Arabskich, i Sofia oczywiście rozmawiała, ale na pewno nie na takim poziomie, na którym rozmawia komercyjne AI w tej chwili. I jeszcze się cofnę w czasie, do roku 2018, kiedy na Śląskim Festiwalu Nauki z Wielkiej Brytanii grupa naukowców, czy właściwie edukatorów, promotorów nauki, zaprezentowała wykład przygotowany przez sztuczną inteligencję, Którą wpakowano treści referatów wszystkich z jednego festiwalu nauki w Anglii. I ona miała sama coś z tego stworzyć. I powstała w ten sposób prezentacja o introwertycznych narwalach. W stu procentach stworzone przez AI. Tego w ogóle nie modyfikowano. Natomiast prawda jest taka, że w porównaniu z dzisiejszym AI to był bełkot. I teraz, kiedy z Panem rozmawiam, tak sobie myślę, że. Być może oni już to zrobili. Porównanie tego, co wtedy umiało AI, a dzisiaj, to, to jest w ogóle kosmos. Podając ten sam wkład, ten sam sad, prawda? Tak, tak. To by było niezwykle interesujące, co by o neurotycznych narwalach powiedział zwykły czat GPT. Niesamowite jest to, że już za chwilę będziemy mieli system, który nie tylko jest w stanie z nami rozmawiać, tworzyć grafiki. Ja korzystam z MidJourney bardzo często. Mhm. Przy tworzeniu miniatur, ale już widziałem filmy czy klipy filmowe robione przez AI. I jeżeli to nie jest jakaś ściema, no to czekają nas bardzo ciekawe czasy. To znaczy, patrzę na to z wielkim optymizmem, bo jeżeli wymyślę sobie scenariusz filmu SF i do tego jeszcze podłożę głos, i do tego będę miał jeszcze y, zrobione klipy filmowe, no to po prostu Sky is the limit. No i tak. No ale nadal musi być yy, kreacja, musi być pomysł. W jednym tak. z odcinków podcastu, tutaj puszczam oko do słuchaczy i słuchaczek, przeprowadziłem wywiad z, z, z czatem GPT. Można sobie odsłuchać, rzucić na to uchem, jakie były tego efekty. Zaskakująco dobre, tak dodam. No, ale tam uh -huh. głos ludzki czytał te odpowiedzi, a ten bot, z którym pan rozmawiał, był wyposażony w generator głosu, prawda? Tak, on był wyposażony w generator głosu. Uh -huh. Natomiast. Muszę powiedzieć, że zrobiliśmy w 357. Właściwie Krzysztof Tubilewicz i Stelka e, poprosili, żeby e, dodał do któregoś z albumów grupy Pink Floyd. Dodał oczywiście <laughs> najbardziej znany Dark Side of the Moon, Aha. żeby, żeby e, Chat GPT dodał jedną piosenkę w stylu. E, właściwie chodzi tylko o słowa. I tak powstał utwór On The Horizon, i powiem szczerze, mnie zrzuciło z e, e, nóg buty, jak zobaczyłem ten tekst. Bo to po mm. prostu było Pink Floyd. Po polsku chyba jeszcze. Zresztą, no może niech nie, nie rzucam słów na wiatr, bo może już się coś zdążyło zmienić, ale wszelkie próby takiej twórczości w języku polskim, jeszcze przynajmniej do niedawna, mm, dawały marne efekty. Może. Jeżeli poprosimy o stworzenie jakiegoś albumu, na przykład któregoś z nieistniejących polskich zespołów, byłyby fajne efekty tego. No. Znowu mnie pan zainspirował. Zaraz usiądę i spróbuję coś z Republiki, bo no oni mieli charakterystyczne. Opcja Astronom 2 na przykład to by było niezłe. Oj tak. Skręciliśmy w stronę, w stronę uh -huh. w przyszłości, w stronę nauki. Proszę jeszcze powiedzieć o, tym, o tej części pana, pana działalności związanej z materiałami popularno-naukowymi, a konkretnie chciałem spytać o język, w jakim wypada takie, taką materię. Przekazywać? Czy w ogóle trzeba się skupiać na tym, jakim językiem mówimy do kogoś, kto klika w materiał popularno-naukowy? Czy on czegoś od nas, ten użytkownik, ten słuchacz, oczekuje, że będziemy tłumaczyć coś językiem prostym? Czy też właśnie przeciwnie, czeka na jakieś takie mięso? Ja zaczynałem, znaczy miałem przerwę w mojej pracy w radiu mniej więcej na przełomie naszych mileniów i przez rok pracowałem w towarzystwie funduszy inwestycyjnych. I chyba wtedy się nauczyłem przekładać skomplikowane rzeczy na język w miarę prosty. Yy, nienawidzili mnie moi szefowie za to, bo oni chcieli, żeby no, w finansach wszystko musi być powiedziane od A do Z, no, ale nie wtedy, kiedy komuś sprzedajemy produkt. I okazało się, że miałem rację. Może nawet za bardzo, bo w tej chwili niektóre produkty już się sprzedaje emocjami po prostu. Wtedy yy, w roku 2000 i 2001 nie było, nie było takiego trendu. Yy, ja mogę powiedzieć. Jak powstał cykl Kieruj się w kosmos, który w tym roku, właściwie w zeszłym roku zrealizowałem dla Empiku. Zaczęło się śmiesznie, bo chciałem zrobić serię podcastów o wypadkach w kosmosie, o różnych, niebezpiecznych sytuacjach, które się wydarzyły, i ja go zrobię pewnie gdzieś tam na, na własny rachunek. I początkowo pomysł się bardzo spodobał. Ale jak to bywa w dużych korporacjach, pomysł wrócił nieco zmodyfikowany, że to jest fajny pomysł, ale fajnie by było zrobić podcast dla dzieci. <laughs> e, widzę teraz pana minę. No właśnie, zareagowałem podobnie, ale <coughs> potem przełknąłem gdzieś tę dumę i złość, i pomyślałem, że jest to jedyna w moim życiu szansa, żebym z tym tematem kosmicznym trafił do dzieci i młodzieży, tak naprawdę. Czyli mówimy o grupie wiekowej od 8 do 13 lat. I tak powstało, kieruj się w kosmos, gdzie musiałem pójść na pewne uproszczenia. Ale to było fajne, bo ja też wtedy uczę się pewnych rzeczy. No bo jak opowiedzieć na przykład o tym, czym jest czarna dziura? A w podcaście dźwiękowym, czy w tej opowieści, dało się to zrobić w taki sposób, że wypuszczałem po prostu sygnał dźwiękowy i on wracał coraz wolniej. I zmieniała się również jego częstotliwość. Mamy do dyspozycji tylko dźwięk i aż dźwięk. Bo naprawdę dużo rzeczy można pokazać, oddziałując na wyobraźnię, albo na przykład, jak opowiedzieć dzieciom, kim był Juri Gagarin. Przecież to dla dzisiejszej młodzieży jakaś postać, owinięta niczym hamon w bandaży, mumia. Tymczasem chciałem gdzieś tę postać ożywić. I trafiłem na nagranie, które gdzieś miałem, znalazłem jeszcze w moich archiwach to było nagranie z archiwum Radia Katowice gdzie jest scena, kiedy Rui Gagarin przyjeżdża na dworzec do Katowic po swoim słynnym locie. I to jest taki fajny dźwięk, bo jest taki sprawozdawca sportowy, który mówi, domy w Katowicach przybrane podobiznami. Bo... No, po prostu klimat lat 60. -tych. Ale nie mogłem wykorzystać tego nagrania, bo ro robiłem to nie, nie do Radia Katowice. I wtedy wpadliśmy na pomysł z Jankiem Staszczykiem, aktorem i lektorem, którego serdecznie pozdrawiam, aby odtworzyć te sceny ze wszystkimi efektami dźwiękowymi, z tym speakerem, w którego się wcielił Janek, i wyszło, uważam, chyba lepiej niż oryginał. Myśmy zrobili kiedyś ten manewr, jak nagrywałem dla Radia 357 cykl o pionierach medycyny, i wtedy w podobny sposób staraliśmy się oddać sytuację na sali operacyjnej, kiedy profesor Religa po raz pierwszy przeszczepiał serce. Dlaczego o tym mówię? Bo właśnie można pokazać w prosty sposób skomplikowane rzeczy. Tylko. Po pierwsze trzeba sprawdzić 20 razy fakty, żeby naprawdę ich nie pomylić. Po drugie nie można pójść w takie traktowanie słuchacza z góry. Ekskatedra, ja wiem, a wy teraz dziadki usiądźcie i słuchajcie. Tego na pewno odbiorcy nie lubią. Po trzecie zawsze warto odnieść to, o czym opowiadamy do sytuacji, które wszyscy znają. Po czwarte Wydaje mi się, że nie można też za bardzo upraszczać. No i po piąte, nie należy mieć ambicji, i to jest chyba najważniejsze to piąte, wyedukowania słuchacza od A do Z. Dlatego, że żyjemy w świecie informacji i naprawdę nie musimy komuś przekazywać wiedzy od A do Z. Wystarczy, żebyśmy tylko zainteresowali. I to jest w ogóle klucz dla mnie, dla, do nowoczesnej edukacji. Pokazujemy coś, zobacz. To jest ciekawe. Albo zobacz, to jest film, w którym amerykańska astronautka zgubiła torbę z narzędziami. Co się z nią stanie? Ona po jakimś czasie spadnie na Ziemię. A dlaczego spadnie? No bo pewnie wejdzie w wyższe warstwy atmosfery. Już ktoś może zacząć rozkminiać. No dobrze, to jak to się kręci? To, to, czym są te wyższe warstwy atmosfery? I, i tak się to dzieje. Uważam. I to jest też zarzut do mnie, bo jestem dziennikarzem, który zajmuje się nauką i popularyzacją nauki od lat 20 co najmniej, że wielki wysyp teorii spiskowych, wszyscy ci uzdrowiciele, płaskoziemcy i tak dalej, to mm. jest również trochę nasza wina, że czasem nie potrafimy z tymi ludźmi rozmawiać, że traktujemy ich z pogardą, że pozwalamy pewnym emocjom się pojawiać. Oczywiście. Ja bardzo często w pierwszym odruchu, kiedy wrzucam jakiś film o kosmosie i ktoś rzuca komentarz, no piękne wideo, Nasa nakręciła i tak dalej, to blokuję. <grym> Jednak, <grym> ale czasami palec mi zadrży i czasami wejdę w polemikę. Jeżeli widzę, że ktoś naprawdę nie wie, no to, no to staram, się, staram się rozmawiać. Natomiast, jakby, to jest efekt. Trochę też zaniedbań. Trochę polskiego systemu edukacji, że ludzie tak łatwo łykają. Dlaczego te wszystkie teorie są tak łatwo przyswajalne? Bo one dają proste odpowiedzi. A naprawdę, e, można również prosto mówić o prawdziwej nauce, a nie pseudonauce. To się pięknie spina tutaj na koniec, bo jest jakiś trend, tak? Zaobserwowany trend. Jest tak, a nie inaczej. Warto chyba ten trend zmienić. Warto wypchnąć te teorie Pseudonaukowe gdzieś na daleką orbitę, a zaprosić bliżej do siebie wiedzę prawdziwą i też zweryfikowane informacje. Chciałem właśnie tutaj też na boku wspomnę o to pana dopytać, ale sam pan powiedział, że weryfikować trzeba wszystko, co się chce przekazać komuś, przekazując mu materiał popularnonaukowy. No, to wydaje się oczywiste, ale nie zawsze tak jest, faktycznie. No i teraz. Czy w Pana pracy, jako popularyzatora nauki, jest jakiś jasno postawiony cel? Nie, nie mam takiego celu. Ja nie chcę na siłę edukować i zmieniać świata, ja tylko pokazuję pewne rzeczy. Jeżeli tego efektem jest jakieś zainteresowanie nauką moich odbiorców, to ja już swój cel osiągnąłem. I nie mam ambicji robić nic więcej. Od tego są już odpowiednie instytucje i od tego jest internet. Ehm, boleję trochę nad tym, że w tej chwili odchudzono po raz kolejny podstawę programową, i niestety ofiarą padła astronomia. I szkoda, hmm. bo mam tak naprawdę przyjemność i zaszczyt od wielu, wielu lat uczestniczyć w czymś, co nazywa się Olimpiada Astronomiczna. To jest jedyna Olimpiada, czy jedyna rywalizacja tego rodzaju uczniów ze szkół podstawowych i średnich, która... No nie, szkoły średnie są tylko w Olimpiadzie, która nie jest rozgrywana w Warszawie. Polska dwa razy miała zaszczyt otrzymać też prawo organizacji Międzynarodowej Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki. I proszę mi wierzyć, kiedy się spotyka tych ludzi i reprezentantów z Polski i z zagranicy, to to są nieprawdopodobnie fajni ludzie. Normalna młodzież, ten... To takie pokutuje, takie widzenie tego typu ludzi w grubych denkach i flanelowych koszulach. Oczywiście także się zdarzają, ale zwykle jest to młodzież normalna, imprezowa. Sądząc z, tego, z zeszłorocznej Olimpiady Międzynarodowej, kiedy trudno było nad tym wielonarodowym tłumem zapanować nawet zbyt imprezowa mhm. społeczność. Więc trochę szkoda, że w szkole znowu odchudzono astronomię i odchudzono... Trochę przedmioty ścisłe. Ja myślę sobie, że z drugiej strony, współczesne technologie dają młodzieży nieprawdopodobne narzędzia, z których należy korzystać. I jeżeli mogę się zwrócić z jakimś apelem do nauczycieli, to tylko, żeby nie przeszkadzali. Ja pamiętam w podstawówce, kiedy na jednej z klasówek wyciągnąłem kalkulator, a było to chyba w ósmej klasie już. No to nauczycielka dała mi po łapach i powiedziała, co, już kiedy zawsze będziesz miał przy sobie kalkulator. No i niech pani spojrzy. Po tylu latach mam, kurde, przy sobie nie tylko kalkulator, ale w urządzeniu tej samej wielkości całą wiedzę ludzkości. Więc ym, ja tak sobie myślę. Wie pan, nikt nigdy nie zadał mi tego pytania, do, w jaką stronę to zmierza, w, w jaką stronę to się kieruje. Ale chyba w tym wypadku nie trzeba mieć jakiegoś obranego celu, bo. Kiedy myślę sobie o ludziach, którzy przychodzą do Planetarium Śląskiego, z którym jestem związany w taki czy inny sposób od 23 lat, to mimo tego, że zmieniła się technologia, cały świat dookoła się zmienił, to ci ludzie wchodzą do tej sali, siadają na tych siedzeniach i wyświetlają się gwiazdy i oni milkną. Są tak samo zachwyceni. I wie pan, najlepsze jest to, że tak samo byli zachwyceni 6 lat temu, kiedy gwiazdy wyświetlał 50, czy przepraszam, 63-letni projektor Cajsa, który wyświetlał 9 tysięcy gwiazd, jak i teraz, kiedy tych gwiazd japoński Goto Hiron 3 wyświetla 150 milionów. To obcowanie z naturą zawsze wygląda tak samo. Jest ten taki efekt nie chcę użyć słowa wow, bo on jest bardzo komercyjny. I myślę sobie, że to jest akurat stała rzecz. Jeżeli tylko będę inspirował moich odbiorców i te filmy gdzieś się będą klikały i będę miał feedback, że to się, że to się ogląda, to będę to robił, bo robię to dla czysto własnej przyjemności, żeby gdzieś pasją, którą ktoś kiedyś mnie zaraził, żebym ja opowiadał tę historię. A zaraził mnie Marek Jarosiński, autor takiej trochę niepozornej książki. Były chyba tylko dwa, dwa wydania, oba tak samo paskudnie wydane, bo ta książka się rozlatywała w rękach. I to był Krzyk w kosmosie, i to jest właśnie opowieść o różnych awariach, które się wydarzyły w czasie podboju kosmosu. Aha. Ale jeśli mam powiedzieć o tym, kto był moim mistrzem, jeśli chodzi o opowiadanie historii i popularyzację nauki, to wymieniłbym dwa nazwiska. Pan Wiktor Niedzicki, autor no, wielu, wielu audycji. Radiowych i popularno-naukowych telewizyjnych, a także obecny poseł Bogusław Wołoszański, ponieważ jego styl opowieści jest mi bardzo bliski. Kiedy te historie strzepujemy z niej kurz i pokazujemy, że o, jest tutaj, teraz. Tak sobie myślę, że w ogóle te nowoczesne technologie to jest tak niesamowite narzędzie, które można by wykorzystywać, a wydaje mi się, że wielu nauczycieli tego nie robi, bo pewnie gonią ich różne, różne rzeczy, ale. Mój syn, który chodzi do szkoły w chmurze, czyli uczy się, uczy się domowo, to jest edukacja domowa, w odróżnieniu od zdalnej, to nie jest to samo. Miał przygotować prezentację o Napoleonie. No i teraz, oczywiście, można by opowiedzieć całą historię Napoleona, i należy to zrobić, ale jakże cudownie jest podeprzeć się A filmem, całkiem niezłym, który się ostatnio ukazał w kinach, ale jeszcze lepszą rzeczą jest i to polecam wszystkim naszym słuchaczom mapy historyczne, które można znaleźć na YouTubie w ilości olbrzymiej, czyli można na przykład zobaczyć, jak układały się fronty I i II wojny światowej, dzień po dniu, jak wyglądały podboje Napoleona w Europie. i Kiedy się patrzy na mapę i się to widzi, to się rusza, to nie jest w jakimś zakurzonym atlasie historycznym. To, to jest niesamowite. I wiele, wielu twórców w tej chwili właśnie wykorzystuje takie, takie metody, żeby, żeby dotrzeć do odbiorców. Panie Jarku, proszę się nie zatrzymywać. Taka, taka prywatna prośba. Dobrze, Oby. dziękuję. Taki feedback jest bardzo ważny, bo wie pan, w YouTube jest tak, że się po prostu pojawiają wyświetlenia, czasem więcej, czasem mniej. Czasem się odezwie jakiś płaskoziemca albo ktoś, komu się to podobało i, i idzie się dalej. To jest dla mnie ważny impuls, aczkolwiek teraz staram się opowiedzieć, jeżeli mogę jeszcze Proszę. opowiedzieć o projekcie, który teraz wystartował właściwie i to jest też jakiś mój pomysł, a mianowicie opowiadam o grach z mojego dzieciństwa, grach ośmiobitowych z automatów, jednocześnie prowadząc w taki niepostrzeżony sposób trochę lekcję historii. To znaczy, opowiadam o tym, co przeżywałem i co się działo w Polsce i na świecie w czasach, kiedy grałem w te gry w salonie Gier. I pierwszy odcinek już jest dostępny, natomiast w tej chwili pracuję nad drugim odcinkiem i on opowiada o grze Missile Command. Która opowiada o wojnie jądrowej, i myślę, że to jest dobry pomysł, żeby opowiedzieć o tym, w jakich czasach dorastało moje pokolenie w cieniu grzyba atomowego, tak naprawdę. W opisie tego odcinka umieścimy linki do wszystkich pana kanałów. Myślę, że Super. będą się dobrze klikać. Bardzo się cieszę. Panie Jarku, bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę. To była przyjemność. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana, pozdrawiam słuchacze wszystkim wam po drugiej stronie mikrofonu bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków podcastu Przetłumaczę do usłyszenia